naszej ankiecie na kolejny odcinek od początku dosyć wysoką pozycję zajmuje temat pod tytułem ile kosztuje elaboracja. Cześć, witam Was serdecznie. Nie wiem do końca, z czego to wynika, że tyle osób chce wiedzieć, ile elaboracja kosztuje. No, generalnie, jeżeli ktoś nie jest leniwym knurem, wejdzie sobie na stronę sklepu, to można po prostu sprawdzić cenę zestawu do elaboracji. Albo ewentualnie, nie wiem, pogooglować chwilę i to wyjdzie, nie? Natomiast no, wiem, że istnieje jakieś tam lenistwo i okej, w porządku. No, sprawdzimy po prostu na podstawie jednego wybranego sklepu, ile kosztuje zestaw do elaboracji w zależności od tego, co chcemy uzyskać, czyli elaboracji naboi śrutowych, co się w ogóle nie opłaca praktycznie i nie stosuje za pewnymi wyjątkami. Sprawdzimy zestaw do elaboracji taki, jak zazwyczaj ludzie sobie wyobrażają, czyli do pistoletu powiedzmy 9 mm, co też jest jakby umiarkowanie takim, można powiedzieć, ekonomicznym rozwiązaniem. I sprawdzimy sobie zestaw do elaboracji takiego, powiedzmy, prostego naboju karabinowego, czyli nie mówimy tutaj o jakichś tam turbosnajperskich, tylko po prostu coś w stylu amunicja, dajmy na to do sztucera albo do karabinu, tak żeby strzelał dobrze, ewentualnie żeby strzelał trochę lepiej niż na amunicji fabrycznej, ale nie na zasadzie jakiegoś tam super turbo longshotu 2 km plus. No i spróbujemy mniej więcej pokazać tak w zarysie, co by było, jeżeli chodzi o koszta zakupu sprzętu, gdybyśmy chcieli jednak robić sobie najlepszą amunicję na świecie, dostosowaną super ekstra do naszej broni i strzelać faktycznie powyżej kilometra. W zależności od tego, do czego potrzebujemy tego sprzętu, no to ceny bardzo się różnią, tak? Nawet takie komponenty, które występują w każdym zestawie, w zależności od jego przeznaczenia będą innej jakości i w innej cenie. Dobra, żeby nie przedłużać, zobaczcie, co nam wyszło z tego porównania. Ile kosztuje elaboracja? Zacznijmy od pistoletu 9 mm Parabellum. I tutaj trzeba od razu dwie rzeczy zaznaczyć. Jedna to jest taka. Nabój 9 mm Parabellum to jest jedyny, no, najtańszy chyba nabój pistoletowy, jaki występuje. Więc generalnie cała elaboracja czegokolwiek innego będzie się opłacała bardziej niż dziewiątki. Więc dziewiątka jest takim progiem jakby minimalnym, jeśli chodzi o opłacalność. Stąd wiele dyskusji właśnie, czy to się opłaca, czy nie. No i teraz tak, skupiamy się w takim razie, bo generalnie tak jest, że jeżeli ktoś chce elaborować dziewiątkę, to po to, żeby było taniej, nie po to, żeby było lepiej strzelać jakieś tam zawody fantastyczne, po prostu skupienia osiągać, strzelając w jeden punkt, tylko zwyczajnie potanić. No i są wersje dwie. Albo kupujemy prasę progresywną, czyli z możliwością robienia tej amunicji szybko, albo kupujemy prasę jednostanowiskową i udajemy, że to nam wcale nie przeszkadza. Ewentualnie po prostu chcemy elaborować też amunicję karabinową, kupujemy prasę jednostanowiskową i przy okazji robimy amunicję do pistoletu albo coś w tym stylu, ktoś sobie tam wymyśli. Także analizujemy i prasę progresywną, i prasę jednostanowiskową. Mniej więcej dobraliśmy zestawy tak, żeby po prostu przelecieć przez przekrój całego sprzętu, pokazać, co jest mniej więcej potrzebne, mniej więcej niepotrzebne. Wszystkie ceny są wzięte od jednego dystrybutora po to, żeby nie mieszać. Wiadomo, że można to dostać taniej, można to też dostać drożej. Jeżeli ktoś chce jakieś tam dyskusje odbywać na ten temat, to po prostu niech sobie to gdzieś odbywa. Natomiast my pokazujemy to, co pokazujemy i chodzi o to, żeby jakiś rząd wielkości przedstawić, a nie wyliczyć komuś ofertę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o prasy, w progresywnych są różne, mniejsze, większe, lepsze, gorsze i tak dalej. Dla wersji minimum, w wersji na prasę progresywną wybraliśmy po prostu tak. Najtańszą prasę, jaka jest możliwa, jakiś do tego dozownik prochu, prawdopodobnie będzie to montowany na prasie, no ale tutaj ceny akurat się wiele nie różnią. No, submiarka nas nie ominie, matryce do tego zestawu, czyli do jakiegoś tam 9 para najprostsze matryce. Jakaś waga, żeby to wszystko sprawdzić. No i podsumowując, 1380 za sprzęt. Gdybyśmy poszli w wersję optymalną, ja bym to generalnie zalecał ze swojego doświadczenia. Większa prasa, większa to znaczy jedno dodatkowe stanowisko, sztywna konstrukcja i możliwość robienia też amunicji pośredniej, czyli jakieś tam 2-2-3 czy coś. Widać od razu różnicę w cenie, do tego na pewno pójdzie suwmiarka,
Nie wliczyłem tu dozownika prochu, dlatego że przy takich cenach zazwyczaj jest tak, że ten dozownik już tam będzie. Matryce mogą być w zestawie, mogą nie być, ale chciałem tu zaznaczyć trochę wyższą cenę, którą będziemy musieli wydać za te matryce, bo prawdopodobnie będziemy potrzebowali ich o jedną albo dwie więcej i przy okazji fajnie jest wziąć karbidowe wtedy, czyli jakieś tam z węglika wkładki, dlatego że odpada nam konieczność smarowania łusek. Coś do czyszczenia, tutaj akurat po taniości. Tak samo waga, może trochę już tutaj lepsza. Jakieś sito, żeby te łuski po czyszczeniu wyciągnąć, oczywiście jakieś czyściwo do tego i ręczna osadzarka spłonek. Tak, mimo prasy progresywnej, ręczna osadzarka spłonek. Jak ktoś chce jakby dyskutować sensowność tego wszystkiego, to zapraszam ewentualnie do skorzystania z naszych kursów elaboracji. Tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone, co, czemu, jak i czy warto. Cena za sprzęt nam wyszła prawie 3300. No i teraz, co się dzieje dalej? Gdybyśmy postanowili, że jednak prasa jednostanowiskowa, która nam się przyda do czegoś jeszcze innego, to najtańsza wersja sprzętowa jest tak. Prasa 250, dozownik prochu 150, suwmiarka 190, matryce też po taniości 140, tacki 0, ale uwaga, chodzi o to, że tacki sobie można zrobić samemu po prostu, ale nie pomijamy ich jako części zestawu. Jakiś tam shell holder, no bo niestety tak na prasach jednostanowiskowych trzeba dokupować to osobno. Waga po taniości 150. No i nam wychodzi, jeżeli będziemy czyścić łuski szczoteczką do zębów, 900 zł. Wersja optimum. Tutaj jest taka właśnie, jakby ktoś chciał po prostu robić na tej prasie nie tylko dziewiątkę, tylko jeszcze jakąś tam amunicję karabinową. No to prasę, liczmy 800, to i tak jest w miarę po taniości. Dozownik prochu, jakiś tam objętościowy, najtańszy. Nie warto jest kupować za bardzo droższych. Suwmiarka, wiadomo, matryce, tacki. Shell holder musi być, coś do czyszczenia, tak jak wcześniej, plus troszeczkę lepsza waga, 2,5 tysiąca, jeśli chodzi o ten zestaw sprzętu. I teraz jak to policzyć, kiedy nam się to zwróci, czy to nam się opłaca? Po pierwsze tak, materiały, których użyjemy do wytworzenia naboju. Spłonki, zakres cenowy, tak jak widać, 16, 18, 50 za 150 sztuk, taniej nie będzie. W tej chwili przynajmniej z tego, co nam się udało znaleźć na szybko, to no, tak jest jak jest. Kiedyś dawało się znaleźć te spłonki trochę taniej, ale trzeba było kupić jakieś tam potworne ich ilości. Prawdopodobnie dalej jest to możliwe. Jeżeli chodzi o proch, 300-400 zł liczymy jakieś tam najtańsze prochy za kilogram. 0,25 g idzie na nabój średnio. Pociski 35 do 142 zł. Oczywiście, tak jak mówiłem, dziewiątkę robimy po to, żeby było tanio, więc liczymy najtańszą wersję. Teraz tak, koszt wytworzenia naboju. Spłonki w przeliczeniu na sztukę 11 do 13 groszy, proch mniej więcej 8 groszy, pociski 35 do 40 groszy, w zależności od tego, czy chcemy jakiś kompletny, po prostu tani produkt, czy może ewentualnie chociaż taki pełnopłaszczowy, uczciwy pocisk sobie tam zaelaborować. Suma 53 grosze do 61 groszy. I teraz uwaga, jeżeli gdzieś w tych arkuszach kalkulacyjnych nie będzie się zgadzała jakaś cyferka druga po przecinku, to dlatego, że tu są zaokrąglenia i może tak być, to nie jest błąd. Opłacalność tej naszej całej elaboracji. Jeżeli kupimy nabój w sklepie po złotówce, a zaelaborujemy po 53 grosze, czyli ta wersja lepsza, no to oszczędzamy 47 groszy na sztuce, co byłoby zupełnie fajnym wynikiem. Jeżeli zaelaborujemy drożej, to wiadomo, relatywnie 40 groszy. I teraz tak, druga wersja, 70 groszy za nabój w sklepie. Wiem, że teraz jedni powiedzą, że o, ja to mam za 65, bo mi tam szwagier załatwia skądś. A drudzy powiedzą, że no panie, kurde, jak kupiłem 10 tysięcy, to mi dali po 92 grosze za sztukę, nie? To nie jest jakby tutaj celem całego tego podsumowania, tylko tak jak mówiłem, chcemy pokazać rząd wielkości, więc pomiędzy złotówką a 0,7 możecie sobie gdzieś tam to przeliczyć samemu jeszcze, jak to wychodzi. No i teraz, co nam z tego wyszło? Kiedy nam się ta inwestycja zwróci? Dla prasy progresywnej mamy dwa przedziały ceny sprzętu. Dla prasy pojedynczej to samo. Dwa zestawy jakby sprzętu. No i tutaj cała ta
powyższa tabela czterech możliwości opłacalności, czyli od 10 groszy oszczędności do 47 groszy oszczędności, przeniesione tutaj i skonfrontowane z tymi czterema zestawami sprzętu. No i co nam z tego wychodzi? Że sprzęt nam się może zwrócić w najlepszym wypadku po 1922 strzałach, a w najgorszym, jakimś ekstremalnym, chorym przypadku po prawie 35 tysiącach strzałów. Średnio, według mnie, obiektywnie, to nie jest, raczej bym powiedział, że subiektywnie, trzeba byłoby liczyć, że sprzęt, jak sobie wybierzemy prasę progresywną z w miarę takim sensownym zestawem osprzętu, to po 4000 strzałów powinien się zwrócić. I teraz tak, jeżeli ktoś strzela w roku 200-300 strzałów, to za elaborację może się zabrać po to, żeby mieć z tego frajdę. Natomiast jeżeli ktoś chce potaniać sobie koszty strzelania, no to musiałby strzelać 1000-2000 w roku, chociaż tak uczciwie. Bo w innym wypadku to po prostu zrobi sobie krzywdę, marnując pieniądze na sprzęt i zajmując sobie miejsce w domu. I tak jak mówiłem, wszystko, co nie jest dziewiątką Parabellum, będzie prawdopodobnie bardziej opłacalne do elaboracji, czyli jakieś naboje bardziej takie historyczne, można powiedzieć, innego typu, mocniejsze, rzadsze, coś tam. Najprawdopodobniej ten sprzęt nam się zwróci szybciej niż tutaj, ale to też będzie 1500 strzałów i więcej. Czyli nie ma cudów. Generalnie, jeżeli ktoś strzela dużo, to owszem, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, a i tak oszczędza na tym, że strzela mało, no to nie da rady na elaboracji nic wskórać. Lecimy dalej. Co z karabinem? Uwaga, tutaj karabin wybraliśmy oczywiście dla naboju 308 Winchester. Przykładowy, taki średni, można powiedzieć, nabój, ale uwaga, on jest też najtańszym nabojem karabinowym, jaki występuje na rynku. I teraz, jeżeli ktoś nie wie, co to jest nabój karabinowy, to 223 to nie jest nabój karabinowy, tylko pośredni. Mówimy tutaj o tej cięższej półce, o dolnej granicy, czyli 308 to jest taki słaby, ale najpopularniejszy nabój karabinowy. I teraz tak, mamy do wyboru dwie wersje. Albo chcemy sobie potanić, czyli znowu idziemy w najniższe możliwe ceny, jakie tylko jesteśmy w stanie uzyskać, albo chcemy strzelać precyzyjnie, bo w karabinie raczej to jest najczęściej kwestią, a nie to, żeby było tanio. Gdyby ktoś się zdecydował na opcję minimum, no to możemy polecieć tak. To, co było w pistolecie praktycznie, prasa jednostanowiskowa, tutaj innych w ogóle nie rozpatrujemy. Dozownik prochu, jakiś suwmiarka matrycy, tacki sobie ktoś robi samemu, czyli znowu zero, jakiś tam shell holder do tego, waga, łuski czyszczone szczoteczką do zębów, czy po prostu szczoteczkami jakimiś do oczyszczenia broni, czyszczone szyjki, czy coś takiego. Można to generalnie robić, da się. Ewentualnie można zbudować sobie coś do czyszczenia łusek samodzielnie. Jak ktoś jest zainteresowany, tak jak mówiłem, to można wbijać na nasze kursy. Takie rzeczy tam gdzieś też pokazywałem. Natomiast wersja optimum, jak już ktoś trochę myśli, co zrobić i doszedł do wniosku, że jednak będzie to robił dobrze, czyli idzie bardziej w precyzję strzału, no to uczciwym chyba minimum za prasę w miarę sztywną, jednostanowiskową, to będzie właśnie 800 zł. Jakiś dozownik prochu, generalnie on nie musi być żaden drogi, dlatego że będziemy i tak używać dosypywacza, którego chyba zapomniałem tu dodać, ale to jest koszt rzędu 30 zł, więc nie wpłynie nam tu za bardzo na statystykę. Suwmiarka być musi, matryce do podstawowej elaboracji mogą być wcale nie jakieś tam super drogie. Dlatego z tego przedziału, który tutaj widzicie, strzeliłem też tak gdzieś w środek, tak jak w przypadku pistoletu, dlatego że to mogą być dwie matryce ze stali, bez żadnych tam węglików, niczego ciekawego, po prostu łuski się smaruje i się robi dalej. Tacki jakieś już powiedzmy półprofesjonalne, przynajmniej jeden shell holder, coś do czyszczenia, no i ręczna wsadzarka spłonek, bo jest lepsza. Jak ktoś chce się dowiedzieć czemu, to tak jak mówię, zapraszam do zgłębienia wiedzy. I teraz tak, dla porównania, trochę tak z przekąsem, jest wersja jeszcze sprzętowa Turbo Ultimate Sniper Forte Plus dla wariatów. I teraz tak, zaczniemy od tego, że sprzęt, oczywiście lecimy po najdroższych rzeczach, czyli jakaś tam super prasa z super jakimiś wygibasami. Dozownik prochu naprawdę można kupić tak drogo. To są dozowniki automatyczne, które same nasypują konkretną naważkę prochu.
Tam jest po prostu silniczek, on sobie kręci jakimś czymś tam i ten program się nasypuje, zatrzymuje wtedy, kiedy już mamy naważkę zaprogramowaną. To można podłączać do komputera, robić cuda, w ogóle jest niesamowicie, nie? Suwmiarka nas nie ominie. Matryce, dlaczego takie drogie? To są matryce, które generalnie prowadzą pocisk. Troszkę wcześniej zaczynają prowadzić pocisk za pomocą takiej wysuwanej tulei i mają śruby mikrometryczne, czyli osadzanie pocisku, formatowanie szyjki, no właśnie samej szyjki, to jest też różnica i tak dalej, jest robione dużo, dużo precyzyjniej, więc te ceny rosną. Muszą być super tacki. No jak precyzyjnie jest Turbo Ultimate, no to musi być, nie? Shell Holder też musi być droższy, bo są takie specjalne, które są ekstra turbo i są troszeczkę niższe niż zwykły Shell Holder, cokolwiek miałoby to tam pomóc, no to na pewno cena jest lepsza, tak? Bęben do czyszczenia już nie ma lekko, tylko 1200 do czyszczenia na mokro z igiełkami i tak dalej. Waga też, tak jak mówię, Extra Turbo Plus, tak? Czyli można mieć wagę zwykłą, można mieć wagę specjalną z jakimiś tam jeszcze takimi baldachimami i tak dalej. Tu można byłoby się kłócić, czy jak mamy super dozownik prochu, czy go sprawdzamy jeszcze wagą, czy sobie odpuszczamy. Generalnie jak ktoś jest świrem, to na pewno te pieniądze gdzieś tam się w tym zestawie tak czy inaczej zużyją. Media separator jakiś dodatkowy do bębna, nawet do czyszczenia na mokro, czasami się przydaje. Ja to niestety też przerobiłem na sobie i tak jest. Osadzarka do sponek, jakaś ręczna super ekstra turbo. I teraz uwaga. Byłoby fajnie, gdyby na tym był koniec, ale oczywiście tego sprzętu, wszystkich tych gadżetów przy takiej elaboracji super precyzyjnej jest więcej. Czyli tak, może to komuś nic nie mówić, ale tulejki do właśnie matryc formatujących szyjkę. Tytanowe, 143 za sztukę. Prawdopodobnie na jednej się nie skończy. Unifikacja kanału ogniowego łuski, unifikacja szyjki łuski, czyli toczenie łuski na konkretną grubość w obszarze szyjki, unifikacja gniazda, urządzenie pomiaru osiowości, czyli całe laboratorium, potem przecinanie łusek na konkretną długość, do tego jest sprzęt, przymiary do łusek, urządzenia do pomiaru komory nabojowej, bardzo jakieś tam precyzyjne też, najróżniejsze z zegarami itd., itd. Zestawy do smarowania łusek w czasie elaboracji, bo przecież nie można sobie położyć jakiejś tam gąbeczki, tylko trzeba ją kupić i tak dalej. Młotek do rozcalania amunicji, jakieś urządzenia przedziwne do wygładzania krawędzi łusek. No i co nam z tego wyszło? Wyszło nam z tego mniej więcej coś w tym stylu, że znowu dowalamy drugie prawie, no może w tym wypadku nie, ale dosyć dużą kupę pieniędzy i zestaw, proszę bardzo, 11600. I jeżeli ktoś troszeczkę siedzi w temacie, to wie, że tu może być jeszcze dużo więcej. Co dalej się dzieje? Materiały, z których zrobimy tą amunicję. Spłonki. Tutaj jest trochę zagmatwania, dlatego że one są po 150 albo po 150 sztuk sprzedawane. Są też spłonki, takie jak tutaj na przykład, w których już znalazłem po prostu zapis Sniper. Czyli to nie są spłonki do amunicji karabinowej, tylko to są Turbo Sniper Forte Plus. Także idealnie pasują nam do zestawienia, aczkolwiek nie są wcale najdroższe, bo te 37 za 100 sztuk będą drożej. Proch zostawiliśmy 300-400, mimo że takie prochy, jak już ktoś chce mieć jakieś super ekstra, to zawsze mu jakiś producent sprytny albo marketingowiec wciśnie proch za dwa razy tyle i mu powie, że po prostu tam jest takie spalanie ekstra, że na pewno na tym prochu lepiej strzeli. Pociski. Tu jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego że jeżeli chcemy strzelać tanio, po prostu sobie potrenować jakieś tam proste rzeczy, na przykład do strzelania do celów ruchomych, tak jak myśliwi, to mogą być pociski jakieś tam miedziowane, najtańsze i to w niczym nie przeszkodzi. Natomiast jak chcemy pojechać na longshot i wygrać, to one będą drogie. No i teraz tak. Co nam z tego wyszło? Tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że w wersji Ultimate łuski kupujemy, czyli nie bierzemy łusek z ziemi albo ze swojego starego strzelania, tylko kupujemy łuski jakieś bardzo precyzyjnie dobierane, tak żeby każda była identyczna i na nich będziemy potem elaborować, ale zakładamy, że ten koszt trzeba ponieść, więc na wstępie po prostu je doliczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz tak, koszt wytworzenia naboju tymi metodami. Jeżeli przyjmiemy spłonki, w zależności od tego, co nam się tam udało kupić,
18 do 25 groszy. Takie poza jakby konkursem, według mnie, optimum, które jest do osiągnięcia, ale niekoniecznie to bezpośrednio tak wynika z naszych wyliczeń. Po prostu dodałem tam jeszcze jedną kolumnę, żeby wybrać coś pomiędzy, czyli nie najtańsze, ale też nie jakieś takie super drogie i to są też wyniki jakby do osiągnięcia. No to tu będziemy mieli po prostu coś takiego pośredniego. Proch od 75 groszy do złotówki. Tutaj w tej wersji mojej jeszcze dodatkowej 0,75. Pociski i właśnie tutaj jest główna różnica od 40 groszy, czyli jakiś tam totalny syf miedziowany. Każdy pocisk inny, nie wiadomo gdzie jest przód, gdzie jest tył. 1,8 to już jest pocisk taki, który generalnie wstydu nie robi. A myślę, że za 1,1, przynajmniej tak jeszcze do niedawna było, można kupić takie pociski, które w miarę nawet do tarczy strzelą. Wychodzi nam koszt wytworzenia naboju w ogóle jakiś z kosmosu, bo od złoty 33, co dalej mnie dziwi, nie wiem jak to się udało osiągnąć, ale tak jak mówię, no to jest wersja taka naprawdę dziadowska, tak? Czyli jakiś totalny kurczę syf, zwłaszcza jeśli chodzi o pocisk. 3,05 to jest coś, co powinno strzelać bardzo dobrze i 2,04 to powinno być coś, co strzela dobrze, bo różnica jest głównie na pocisku. No i teraz tak, mamy jeszcze wersję naszą Ultimate Sniper, czyli spłonki, wiadomo, że te droższe, no bo musi być ekstra. Proch, załóżmy, że jest ten sam, czyli nie doliczamy tam jakichś super ekstra prochów, tylko robimy to, co tutaj mamy w zestawieniu, 400 zł za kilo i tak dalej. Pocisk 2,9, czyli tu już troszeczkę dołożyliśmy. No i prawdopodobnie, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to też nie ma przesady z kupieniem tak drugiego pocisku do takiego prostego naboju nawet. Dlatego, że to no, ma kluczowe znaczenie w czasie lotu, no, nie da się wykluczyć tego. Doliczamy łuski, wychodzi 2,80, aż 2,80 tak, za samą łuskę, czyli to przekracza koszty zrobienia naboju praktycznie samodzielnie. I wynik stąd jest taki, jaki widać, czyli 7 zł. I teraz uwaga. Chciałem generalnie, żeby to zestawienie najdroższe pokazać, że jest takie trochę przesadzone, ale okazuje się, że te 7 zł to też nie jest jakaś tam tragedia, dlatego że my kupowaliśmy swojego czasu na kursy snajperskiej amunicji właśnie po 7 zł, jakąś super ekstra markową snajperską tam prawie że. Przetestowaliśmy ją na tam 3-4 edycjach i okazało się, że ona strzela tak samo jak amunicja za 5 zł. Więc drobna przesada, ale w porównaniu do amunicji fabrycznej to dalej jesteśmy w miarę w dobrej cenie. Co dalej? Koszt wytworzenia tych naboi znamy. Jaka będzie opłacalność przy amunicji fabrycznej za 10 zł? Znaleźliśmy coś takiego. To są specjalistyczne naboje do polowania z jakimś dziwnym pociskiem. No generalnie no jest coś takiego, więc bierzemy to do porównania. Siódemka, tak jak mówiłem, mieliśmy coś takiego. 5-2 to są naboje, które generalnie używamy ich dosyć długo i one strzelają super ekstra wyniki, więc to jest porównanie, które chciałem tu mieć i jeżeli ktoś mówi o strzelaniu precyzyjnym, a nie po taniości, to to jest dla niego punkt odniesienia w tej chwili. Natomiast po taniości najtaniej znaleźliśmy za 2,75 po bardzo szybkim i krótkim szukaniu, bez żadnego wnikliwego. Amunicja elaborowana, tak jak wcześniej, wyniki skopiowane z góry. I teraz tak, tabela. Tu mamy amunicję elaborowaną, nasze koszty, tu mamy amunicję fabryczną. I jeżeli strzelaliśmy za 10 zł, a teraz robimy za złoty 33, to oszczędzamy 8,67 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż dojedziemy tutaj, gdzie mamy wartości ujemne, czyli okazuje się, że do elaboracji można dopłacać, czyli nie będzie taniej, ale będzie lepiej. No i teraz tak, jeżeli mówimy o opłacalności elaboracji, kiedy nam się zwróci sprzęt, to te wyniki wszystkie ujemne musieliśmy siłą rzeczy wyrzucić, no bo wiadomo, że one się nie zwrócą nigdy. Co wyszło z tej tabeli? Tak jak mówię, wyniki ujemne wyrzucone, wyniki wszystkie dodatnie analizujemy. Opcja minimum, czyli ten sprzęt, który po prostu taniej się nie da, mniej się nie da, to co kompletnie niezbędne. Od 1200 strzałów do 104 strzałów mamy rozciągłość jakby tego przedziału.
Znowu wychodzi to, że jeżeli ktoś nie strzela dużo, czyli nie strzela naprawdę ileś tam set strzałów w ciągu roku, a z amunicji jakby 308, czyli dla broni precyzyjnej, to już jest dużo naprawdę, no to ta elaboracja po prostu mu się albo za szybko nie zwróci, albo mu się w ogóle nie opłaca. W wersji Optimum, gdzie ten sprzęt jest taki troszeczkę lepszy, no niestety to skacze ponad dwukrotnie do góry, czyli prawie trzykrotnie. 3500 strzałów do prawie 300 strzałów w wersji najbardziej optymistycznej. W wersji Turbo Forte Plus oczywiście od 16000 strzałów do 1300 strzałów w najbardziej optymalnej, nie optymalnej, a optymistycznej wersji. No i teraz tak, dlaczego ja sobie zaznaczyłem to tutaj nasze 2.15 i cały ten jakby wiersz? Dlatego, że uważam, że taka wartość jest najbardziej realna w tym zestawieniu, czyli cofając się tutaj troszeczkę do góry, tak jak mówię, bardzo dobry nabój, który nam się świetnie sprawdza, 5.20 i zrobienie takiego dobrego naboju, uważam, że 3.05 powinno się udać. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnej broni, od tego, co lufa będzie chciała żreć i czy stoleruje nam po prostu pociski nie z najwyższej półki, tylko ze średniej. No i teraz co nam wychodzi? W opcji minimum 420 strzałów, także jak ktoś strzela mało, no to niestety to trochę potrwa. Jeżeli ktoś strzela dużo, no to może to być kwestia przygotowania jednych do jednych zawodów i odbycia ich. Takie jak jakieś dwudniowe sniper mission czy coś w tym stylu. W wersji optimum, no niestety 1200 strzałów. Jeżeli ktoś jest bardzo zaciekłym jakimś zawodnikiem, to prawdopodobnie w ciągu roku albo dwóch to mu się zwróci bez problemu. No w wersji Turbo Forte Plus, jeżeli komuś zależy, no to tak jak mówię, tu nie rozmawiamy generalnie o pieniądzach i zwrocie, tylko o jakości tego. Co warto zaznaczyć? To, co jest na dole znowu. 308 to jest prawdopodobnie najtańszy nabój karabinowy w obiegu takim powszechnym. Jeżeli ktoś elaboruje cokolwiek innego, to to mu się zwróci szybciej i bardziej będzie mu się to opłacało. Jedna moja uwaga taka, jeżeli chodzi o te wersje wszystkie, zwłaszcza między Optimum, bo tu mówimy o precyzji, i wersji Turbo Forte Plus. Oczywiście jest dużo ludzi, którzy powiedzą, że nie, tu jak chcesz coś po prostu osiągnąć, to musisz. Słuchajcie, ja analizuję troszeczkę to, co robią Amerykanie i oni robią tak. Oni robią generalnie to, czyli tą wersję Optimum. Składają amunicję, która jest po prostu dobrze wykonana, powtarzalnie, jeżeli chodzi o naważki, pociski i tak dalej. I to im wystarcza i to zdarza się bardzo rzadko, czyli te super takie już całe zestawy laboratoriów, gdzie nie wiadomo co się dzieje, po prostu łuski są obrabiane, tak jakby była to jakaś technologia kosmiczna, to się zdarza bardzo rzadko. I jaki jest tego efekt? Jeżeli chodzi o opcję minimum albo wersję sklepową, to powiedzmy, że to się powinno mieścić ze skupieniem 2 moła. I najczęściej tak jest. Ja bym powiedział nawet, że sklepowa jest bliżej dwójki, jak jest słabo dobrana. A w tej opcji minimum, gdybyśmy sobie coś złożyli, to już by było bliżej jednego moła, nie? Teraz tak, w opcji optimum najprawdopodobniej powinno się to zawierać w 1 do 0,5 moła. I mówię zupełnie serio, takie wyniki się zdarzają. Natomiast tak, żeby mi ktoś nie powiedział, że przesada, to zrobimy, troszeczkę tak skłamiemy tutaj, nie? No niech będzie od 1 do 0,75 moła, czyli to 3/4 minuty kątowej. Jeżeli chodzi o skupienie, zupełnie wykonalne. I teraz tak, to co ludzie osiągają na super najwyższych, po prostu mega kurczę wyśrubowanych elaboracjach, to jest albo 1/3 moła, albo jak się bardzo, 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 bardzo dobrze uda, 0,25. I teraz moje pytanie jest takie, czy między tym 0,25 albo tą 1/3, a 0,75 naprawdę jest warto wydać jakieś 9000 więcej za elaborację w samym sprzęcie i poświęcać na to 4 razy więcej czasu, żeby te wszystkie operacje wykonać. Jeżeli ktoś jest w topie, w totalnym jakimś czubie po prostu zawodników i on musi mieć to dośrubowane, to tak, a jeżeli nie, to to jest bez sensu kompletnie, więc warto byłoby się skupić tylko i wyłącznie na tym, natomiast wiem, że wszystkie dyskusje w Polsce odbywają się w tej sferze, no bo tam jest najwięcej po prostu gadżetów, nad którymi można dyskutować. No, trochę taka właśnie głupota i gadżeciarstwo, no ale okej.
Na pewno da się tu z tego wyciągnąć więcej i na pewno da się tu zejść do 0,5. Ale żeby mi ktoś nie zarzucił, że bardzo jestem optymistą w tym względzie, no to niestety no musimy to tak zostawić. Natomiast powiem tak. Na tej amunicji, o której mówiłem, za jakieś tam 5 zł z groszem fabrycznej, mój Remington potrafi strzelić 1/3 minuty, ale oczywiście nikt w to nie uwierzy, więc przyjmijmy, że jest trochę lepiej niż tu, czyli pół minuty. W zależności od tego, jaki ja mam dzień, jaki on ma dzień, to potrafią te wyniki mniej więcej oscylować w okolicach 0,5 minuty regularnie. Jak jest naprawdę bardzo dobra jakaś seria, to potrafi zejść do 1/3. Takie gdzieś zdjęcia mam jeszcze ze strzelania, więc znowu się pojawia pytanie, czy warto przesadzać, czy po prostu zrobić amunicję dobrą i to wystarczy. Jeżeli ktoś chce wejść w ten temat, to odpalamy właśnie kursy podstawowych elaboracji karabinowych i jakichś tam bardziej uniwersalnych, więc można sobie na to zajrzeć. Ostatnim ciekawym tematem jest strzelba, która, jak wiadomo, ogólnie w obiegowej opinii nie opłaca się do elaboracji, natomiast ja bym chciał tu pokazać, że jednak czasami jest inaczej. Mamy do wyboru tak, albo elaborujemy do strzelby naboje kulowe, czyli jakieś breneki, tego typu różne rzeczy, albo śrut, czyli generalnie to, co najczęściej jest używane, do czego strzelba służy. No i teraz tak, jeśli chodzi o sprzęt do zestawiania naboi, do składania ich w całość, albo 360 zł za prasę do śrutu, albo 75 zł, i to jest zgadywanie moje, za zawijarkę. Czyli po prostu nie na prasie, tylko normalnie jakąś tam wkładką do wiertarki zawijamy łuski i tyle z całego sprzętu mniej więcej potrzebujemy. Do tego waga, po to, żeby zmierzyć sobie, sprawdzić, skontrolować naważki i śrutu, i prochu, i ewentualnie jakieś właśnie pociski. Suma, tak jak widać, śmieszne pieniądze, 225 zł, jeżeli byśmy chcieli robić naboje kulowe, około 500 zł za elaborację śrutu. Najgorzej jest z materiałami, bo teraz tak, spłonki są relatywnie drogie, bo one są duże i tutaj się niewiele da obejść. Ja widziałem kiedyś tam za 25 zł, jeszcze za 24 udawało się 100 sztuk kupić, ale już zostawmy to. Prochy przyjmujemy dalej w tej samej cenie, trochę tego prochu idzie więcej, więc tutaj jest problemik. Pociski. Tu jest, ogólnie powiedziałbym, tragedia, dlatego że śrut w cenie 55 zł za kilogram to jest kompletna pomyłka i to jest tylko tym spowodowane, że w Polsce po prostu się tego nie używa. Ceny takie, gdzie są jakieś kraje, w których się po prostu elaboruje ten śrut, no to jest coś w stylu 21, 2, 3 zł. Także to by była zupełnie inna historia. Tutaj mamy przeliczone pociski do strzelby, albo gołe owiane, albo lakierowane, tak żeby nie brudziły lufy, więc stąd jest rozbieżność. Natomiast ceny się w miarę trzymają w jednym miejscu. Koszyki, czyli jeżeli elaborujemy śrut, to musimy dać jeszcze koszyk, czyli przybitkę, amortyzator i koszyk w jednym. Na pewno były kiedyś tanie i na pewno da się to taniej dostać, ale o tym zaraz w dalszej części. Jak wychodzi elaboracja kuli? Spłonki albo 28, albo 28, nie robimy tutaj uników. Proch 3, w zależności od tego, który wybierzemy, albo 30, albo 40 groszy. Pociski, tak jak mówię, złoty 20 w przeliczeniu na sztukę, albo prawie złoty 50, w zależności od tego, czy chcemy potem czyścić lufę długo, czy nie. No i koszt wytworzenia, proszę bardzo. Złoty 78 do 2,16, to jest bardzo dobra cena, wbrew pozorom. Jeżeli chodzi o śrut z kolei, spłonki 0,28, 30 groszy za sam śrut, złoty 32, czyli to jest jakaś właśnie tragedia, tak jak mówiłem. Koszyk 0,28 to jest dużo. I wychodzi nam nabój śrutowy 2,18. Ile on kosztuje, to zaraz do tego dojdziemy. No i teraz to, czego nie mamy w zestawieniu cenowym, a co uważam, że powinno tak mniej więcej wyglądać, czyli spłonka za 24 grosze powinna być dostępna, proch 30 zostaje. Pociski powinny, czyli ta śrut po prostu, jakaś tam naważka śrutu, tutaj jest dla 24 gramów akurat liczone, powinna kosztować nas 53 grosze w zaokrągleniu. Czyli po normalnych cenach, gdyby to było sprowadzane do Polski i sprzedawane, to tak by to było. Koszyk koło 15 groszy. Ja wiem, że kiedyś kupowałem te koszyki naprawdę jeszcze chyba taniej. I wychodzi wtedy złoty 22
za nabój. Także to, gdybyśmy sobie już zrobili jakiś konkretny fajny śród, byłoby sensowne. I uwaga teraz. Jak to się ma do opłacalności? Amunicja fabryczna, jeżeli chodzi o kule, najtańsza, jaka znaleźliśmy, 2,20. To jest jakiś totalny syf. Cena średnia, taka średnio tania, bym powiedział, 4,4. Natomiast wiadomo, że breneki tam sięgają do 10 zł bez problemu, jeżeli są jakieś specjalizowane pociski, ale tu przyjmujemy po prostu zwyczajnie jakiś najprostszy, taki super ekstra zwykły nabój. No i teraz tak, elaboracja albo 0,78 zł, albo 2,16 zł. Rozkład tak jak widać, możemy na tym zaoszczędzić albo 4 grosze, albo nawet 2,62 zł. Także w zależności od tego, co po prostu kto używa, a co by chciał i jak by chciał to robić, no to jest dosyć duży przedział cenowy, można się tu jakoś popisać. Jeżeli chodzi o śród, tu niestety tak, jeśli chodzi o śród fabryczny, wiem, że można kupić po 0,85 zł, jak się kupuje bardzo dużo, i mówimy o śródzie sportowym jakimś typu skid trap. Średnio jakaś tam złotówka też się zdarza. Najwięcej widziałem śrutów po złoty 50 zł w takim szybkim przeglądzie, bardzo szybkim, na przypadkowym sklepie. 2,50 zł, jeśli chodzi o specjalizowane jakieś śruty pod tytułem loftki, tego typu rzeczy. I teraz tak, elaboracja wychodzi 2,18 zł, a powinna kosztować złoty 22 zł, według tego mojego zestawienia dodatkowego. Jeżeli przyjmiemy, że kosztuje 2,18 zł, to ogólnie jest kompletnie nieopłacalna i bezsensowna, za wyjątkiem amunicji jakiejś dziwnej, czyli właśnie grube loftki, jakaś amunicja nawet już nie tylko myśliwska, ale wręcz taka, której się używa bojowo w różnych innych krajach, bo u nas nie za bardzo. Czyli jakieś śruty typu 00, 000 i tak dalej. Jeżeli chodzi o elaborację, gdybyśmy wykorzystali ten cennik normalny, który ja dopisałem tutaj tak poza konkursem troszeczkę, no to oczywiście skid trap jakiś się w ogóle nie opłaca, natomiast amunicja do polowania, czy to będzie już złoty 50 zł, czy jakieś tam właśnie grubsze rzeczy po 2,50 zł w sklepie, zaczyna nam się opłacać. Co prawda przy takim nakładzie, jaki idzie na polowanie, to zazwyczaj to by nam się nie zwróciło do końca życia, no ale okej, nie? W sporcie ewentualnie trzeba byłoby to jakoś tam przeliczyć. Ceny są chyba podobne, jeśli chodzi o śród. Jeśli chodzi o kule, to tam wiem, że są dosyć tanie. Także to każdy sobie musi według siebie po prostu no, jakoś zdefiniować. No i teraz, kiedy nam się taka inwestycja zwróci? Jeżeli chodzi o elaborację kuli, no to w najgorszym wypadku, no niestety, no, przy 4 groszach na strzale to będziemy dosyć długo czekać. Natomiast w tych bardziej optymistycznych wersjach 100 do 86 strzałów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jeżeli chodzi o myśliwych, no to jest potworna ilość, no bo zanim 100 prób strzelenia do dzika odbędziemy, to prawdopodobnie braknie nam życia. Natomiast jeżeli ktoś dużo ćwiczy, strzela jakieś zawody, albo w ogóle mówimy o zawodniku całkowicie sportowym, no to 100 strzałów idzie szybko. Jeżeli chodzi o śród, tu mamy i wyższy koszt sprzętu, i niższą opłacalność elaboracji. Gdybyśmy przyjęli tę wersję, czyli że coś jednak się opłaca, ta pierwsza i trzecia to są te z mojej dodatkowej tabeli, ta środkowa to jest dla jakichś loftek grubych śrutów z tych normalnych cen, no to niestety, no, od 400 do 1800 strzałów dosyć słabo to wychodzi, dlatego że ze strzelby tak bardzo się dużo nie nastrzela, a zwłaszcza, że bierzemy tutaj pod uwagę praktycznie elaborację śrutów grubych, a nie sportowych. Także, no, jeżeli chodzi o strzelbę, to faktycznie generalnie bardzo mała opłacalność, ale tutaj znowu musimy jedną rzecz powiedzieć. Dwunastka. Jeżeli chodzi o dwunastkę, ta amunicja jest naprawdę najtańsza ze wszystkich i ona przyjmuje takie właśnie stawki śmieszne. Natomiast jeżeli ktoś będzie elaborował amunicję pod tytułem szesnastka, dwudziestka, dziesiątka, jakieś dziwne rzeczy, to nagle może się okazać, że będzie się opłacało. No i tutaj generalnie trzeba zakończyć tym, że jak ktoś wie, co chce, ma jakiś konkretny powód, to wszystko ma jakiś sens. Natomiast jeżeli ktoś po prostu szuka oszczędności dodatkowych 3 groszy, no to w tym miejscu ich nie znajdzie. Zupełnie inną jeszcze kwestią jest to, żeby w tym całym sprzęcie wiedzieć tak naprawdę, czego my potrzebujemy. Tutaj to, co podaliśmy, to są zestawy przykładowe, takie, które no,
wybraliśmy tak troszeczkę z czapy, na zasadzie one nie są zestawami minimalnymi, nie są to zestawy też maksymalne, w których jest wszystko, wszystko, wszystko. To są takie zestawy średnie. I teraz tak, w pewnych warunkach, jeżeli ktoś wie, co robi, to można z tego zestawu ująć niektórych elementów. W pewnych warunkach, jeżeli ktoś wie, czego potrzebuje, będzie tam trzeba czegoś dodać. To jest oczywiście temat rzeka, to jest temat, który można rozwijać w nieskończoność. Dowodem tego powstające coraz to nowe fora. I powiem tak, jeżeli ktoś chce faktycznie się dowiedzieć, jak to działa i dlaczego, zapraszamy na nasze kursy elaboracji. Po prostu warto jest przyjechać i przeżyć to na żywo, albo przynajmniej, jeżeli nie chcecie się wybrać na warsztat, to mamy dostępne kursy elaboracji online, które już od prawie 2 lat dosyć dobrze się sprzedają. Nie było żadnej reklamacji dotychczas, więc mogę to czysto polecić. Na stronie naszej ofertowej jest też fajna opinia, którą dostaliśmy po prostu zupełnie nieoczekiwanie i ja się z niej cieszę, bo to nie jest osoba też przypadkowa, która mi pisała. Co daje taki kurs? No przede wszystkim to, że zobaczycie, ile to trwa na początku, która metoda jest lepsza, bo powiedzmy przy pistolecie mamy do wyboru wykorzystanie prasy jednostanowiskowej, którą możemy też użyć do karabinu, albo prasy progresywnej, która jest po prostu szybsza, ale niekoniecznie też lepsza, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żeby wyczerpać ten temat, to potrzeba dobrych kilku godzin materiału. I takie właśnie materiały są od dawna już w sprzedaży u nas. Są dostosowane do tego, co kto potrzebuje, czyli jest osobno śrut, osobno kula, czyli jakiś tam karabinek karabin. Jest kurs taki, można powiedzieć, troszkę bardziej uniwersalny, który obejmuje generalnie pistolet, ale dokładnie na tej samej zasadzie można robić amunicję pośrednią, czyli do jakiegoś tam IPSC 5.56, czy tam 2.23 Remington, jak to kto lubi nazwać. Zawiera się w tym, to są dokładnie te same czynności, tam się nic nie zmienia. Także jest wybór tych kursów, można coś tam dla siebie znaleźć i taki kurs przede wszystkim daje to, że jak już wiemy, jak to mniej więcej wygląda, z czym to się je, to wiemy też, jakiego sprzętu potrzebujemy, albo jakiego sprzętu nie potrzebujemy, albo chociaż mamy takie pojęcie, żebyśmy się nie dali wrobić przy zakupie, czyli jest taka handlowa jakby zasada, że im więcej komuś tam wepchniemy, tym więcej zarobimy. No to jest proste i oczywiste. No i są takie próby na przykład kombinacji, że ktoś daje jakiś super tam ekstra turbo dozownik z jakimiś mega tam parametrami dokładności i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że i tak to jest do niczego niepotrzebne nikomu, dlatego że jeżeli robimy amunicję bardzo precyzyjną, to po zasypaniu z dozownika objętościowego i tak dosypujemy jakimś tam ręcznym mikrodozownikiem, natomiast jeżeli robimy amunicję, która ma strzelać w jakimś tam IPSC, czy po prostu do jakiegoś tam treningu prostego, to i tak różnice przy nasypaniu z nawet najtańszego dozownika objętościowego są tak małe, że na nic nie wpływają, więc no, generalnie można się dać oszukać na takich kruczkach i dlatego jeżeli ktoś chce po prostu dobrze zainwestować pieniądze i wiedzieć, co robi, to warto sobie taki kurs najpierw wykupić, bo on będzie dużo, 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 dużo wielokrotnie tańszy niż kupiony niepotrzebnie sprzęt, który będzie stał się kurzy i zajmował miejsce. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem elaboracji, zapraszam na stronę www.omizarma.pl/elaboracja i tam można sobie troszeczkę więcej poczytać o tym, co my mamy dla Was, jeżeli chcecie skorzystać z naszych kursów. Jeżeli po obejrzeniu filmu nadal czujesz głód wiedzy, to wejdź na nasz blog i daj się nafaszerować informacjami. Czeka tam na Ciebie artykuł o takim samym tytule, ale poruszony temat jest bardziej rozwinięty i dokładniej wyjaśniony. Serdecznie Cię zapraszam.